Poznański Instytut Technologiczny to dzisiaj za sprawą połączenia 5 instytutów badawczo-rozwojowych drugi pod względem wielkości kampus badawczo-rozwojowy, a zatem ponad 700 naukowców, którzy pracujących interdyscyplinarnie, bo od instytutu wiodącego, Instytutu Logistyki i Magazynowania, poprzez maszyny rolnicze, pojazdy szynowe, obróbkę plastyczną, to tworzy się naprawdę bardzo atrakcyjny i dla biznesu, ale przede wszystkim z perspektywy pozyskiwania europejskich środków z kolejnej perspektywy finansowej Horyzont Europa miejsce. To wreszcie dla Polski kolejny krok w tworzeniu trzeciej największej organizacji badawczo-rozwojowej w Europie. Po niemieckim Fraunhoferze, francuskiej sieci badawczo-rozwojowej, Polska jest trzecią na tej mapie. To ma znaczenie. To nie jest tylko miejsce na podium, ale to także ma znaczenie w perspektywie atrakcyjności tej sieci dla badaczy, naukowców i dla przemysłu europejskiego, bo w tej chwili te rozproszone ponad 30 instytutów były zdecydowanie za mało widoczne, chociaż z ogromnym potencjałem każdy z nich. Dzisiaj mogą pokazywać poprzez właśnie interdyscyplinarność swoją, poprzez dostępność laboratoriów wszelkich, tak naprawdę na najwyższym poziomie, najwyższej jakości, możemy naprawdę konkurować dzisiaj z Europą Zachodnią.